Cześć. Czasem wydaje nam się, że zrozumieliśmy, o co Bogu chodzi, kim On jest, mamy Go w swoich rękach, tak, wszystko jest dla nas jasne. No i to jest piękny stan. Tylko właśnie w tej samej chwili znajdują się uczniowie w dzisiejszej Ewangelii, w której mówią, teraz już wszystko jest dla nas jasne, wszystko rozumiemy, mamy Boga w swoich rękach. Ale właśnie są wtedy bardzo daleko być może. Ktoś Jezus im mówi, tak, teraz zrozumieliście, jutro mnie zostawicie samego. Czyli to nie jest ten nasz stan takiej pewności, że teraz już go mamy w swoich rękach, już zrozumieliśmy coś głębokiego, wielkiego i teraz już po prostu tylko z górki. To jest to bardzo pozorne uczucie. Tak samo jak to, którym mierzymy się z własną niewiarą, własną niepewnością, kim On jest. Nie rozumiemy żadnego słowa. Dzisiaj pół dnia się zmagam z tym dzisiejszym słowem i wydawało mi się, no już nie dam rady dzisiaj nic nagrać. Jest to po prostu niemożliwe, bo nie rozumiem i raptem coś dotknęło mojego serca, coś mi się rozświetliło i tym się dzielę. Ale czy to ma być miarą tego, że jestem blisko? No nie. Tak samo moja niepewność nie jest miarą tego, że ja jestem daleko. A więc co jest tą miarą? Wydaje się, że ostatnie słowa w Ewangelii są właśnie tą miarą. On mówi nam, że ja zwyciężyłem świat, zostańcie w pokoju. Że nie mamy się przywiązywać do naszych uczuć, bycia blisko, bycia daleko, ale zaufać Jemu, że On zwyciężył świat i że On nam ten pokój w sercu zostawia i przyjmować go na tyle, ile możemy. Cześć.